mam za to zaproszenie. Każdy inny, wszyscy równi. Tak. I wszyscy od siebie możemy się uczyć. Pan prezydent Michał Kiciniuk, który was bardzo serdecznie pozdrawia, nie mógł być dzisiaj z wami, ale razem z panią Anią Stałek. Przez cały rok, nie tylko w kwietniu, choć kwiecień to jest miesiąc szczególny, w którym pogłębiamy swoją wiedzę na temat osób ze spektrum autyzmu. Pan prezydent i pani Ania Chwałek przez cały rok pracują i działają, aby ta świadomość była coraz głębsza, coraz większa. Ja myślę, pani prezes, że są fantastyczne sukcesy, bo do Białej Podlaskiej ściągają osoby z całego kraju, żeby wiedzieć, jak to się robi. Jak to się robi, żeby się od siebie uczyć, bo to, że ktoś odbiera świat nieco inaczej, nie oznacza, że jest gorszy, nawet inny, ale po prostu jest fantastyczny, bo odkrywa przed nami nowe światy. Dlatego świat Białej Podlaskiej jest dla nas wszystkich wspólny. Życzymy wam fantastycznej imprezy i tego, aby takie niebieskie igrzyska, chociaż niekoniecznie pod szyldami oficjalnymi, ale trwały przez cały rok, bo my wiemy, że wy się w tym przedszkolu świetnie bawicie. Także bardzo dziękujemy pani dyrektor, wszystkim paniom i życzymy wam takiej fantastycznej zabawy przez cały rok. Każdy dzień niebieski jest, a kolor taki przybieramy. O autyzmie pogadamy. No skąd pomysł? Pomysł od moich pracowników, współpracowników. Tutaj inicjatywa padła z ust pań, dlatego też myślę, że do nich należy ten główny głos. Od wielu lat wspieramy dzieci ze spektrum autyzmu na różnych forach społecznościowych. Obserwowałyśmy różne akcje charytatywne. Zainteresowała nas właśnie niebieskie igrzyska. Stąd pomysł, by zorganizować pierwszy raz u nas w przedszkolu właśnie taką akcję, by dzieci wspólnie mogły poćwiczyć, pobawić się, pouśmiechać się. Niebieski tak. Kolor dzisiaj u was kontroluje. Jak wyglądają właśnie zajęcia tutaj na placu? Co się znalazło w tej atrakcji? No i gości poprosimy. Stworzyłyśmy
tory przeszkód dostosowane do możliwości i wieku dzieci. Wykorzystałyśmy sprzęty, które posiadamy w zasobach swojej placówki. Dodatkowo wsparli nas panowie strażacy ze swoim asortymentem, ze swoim zapleczem. Dla dzieci też dodatkowa atrakcja. Tutaj też wsparły nas pani sztangistka, tak, przedstawiciele sportu. Właśnie, Ola, to teraz... Weronika Zielińska Stubińska i Paulina Szyszka, prywatnie moja siostra. Ta pierwsza. No i chyba, słuchajcie, warto wspomnieć o naszych gościach specjalnych, tak, którzy też wspierają swoją obecnością, ale i wiedzą. Pani Ania Chwałek, która gdzieś tam tutaj jest, prawda, prezesem Wspólnego Świata i współpracujemy tutaj ze Wspólnym Światem już od wielu lat, w zasadzie od początku. Pani Gabrysia Stefaniuk jest tutaj z nami z tego względu, że prezydent po prostu nie mógł być i wysłali tutaj do nas. Tak, panią rzecznik, jako reprezentanta. Od początku, kiedy zaczął się kwiecień, zaczęłyśmy przygotowania z dziećmi. Na początku uczyłyśmy się hymnu, zrobiłyśmy część edukacyjną, przekazałyśmy im podstawową wiedzę, a później część sportowa, która odbywa się właśnie dzisiaj. No takie fajne zakończenie. Tutaj bardzo aktywnie wsparli nas również rodzice, którzy na zakończenie po wysiłku energetycznym dzieci będą uzupełniać witaminy w formie owocowego poczęstunku, już na salach, już w swoich grupach. Cześć, ja mam na imię Mariusz. Jak macie na imię? Jak masz na imię? Klara. Ignacy. Ola. Jakie dzisiaj macie na sobie koszulki i spodenki? W jakim kolorze? Niebieski. Dlaczego niebieski? Bo są niebieskie igrzyska. Super, Klara. Brałaś udział w niebieskich igrzyskach? Tak. I co ciekawego żeś robiła tutaj? Jak wygląda tor przeszkód? Co robiła ten torze przeszkód? Skakałaś? Mhm. Skakałaś? Mhm, tak. Czy to było trudne? Nie. Nie było trudne. Ignaś, jaki był tor przeszkód? Łatwy. Ale to było? Skakanie na piłce i robienie slalomem. A u strażaków byłeś? Tak. I co tam się dzieje? Nie wiem. Imię tej dziewczynki? Ola. Podnosiłaś ciężary? Tak! I w dodatku mój wujek! Kto twój wujek? Jaki wujek? Tam! A, strażak, tak? Aha! Czarny strażak! Aha. Dobra, słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Idźcie, wracajcie do zabawy. Cześć, pa! Do widzenia! Serce rośnie, kiedy widzi się, że od najmłodszych lat dzieciaki są informowane o autyzmie, są przygotowywane do tego, żeby żyć w niebieskim świecie. No ale po ich minach, zaangażowaniu widzę, że chyba te młodsze roczniki są nawet bardziej otwarte na ewentualne niesprawności innych niż my dorośli. Tak, to rzeczywiście jest atut dzieci, bo tak naprawdę ten dystans buduje się dopiero w wieku takim szkolnym, bym powiedziała. Dorośli mają dystans, dorośli są przepojeni różnymi stereotypami, dzieci nie. Dzieci są bardzo otwarte, dzieci są gotowe do integracji, dlatego też warto to w nich pielęgnować. I akurat przedszkole Fikum Miku, rzekłabym, jest przedszkolem, które najbardziej chyba współpracuje z naszym stowarzyszeniem od wielu, wielu lat. Zawsze możemy na nich liczyć. Biorą udział też we wszystkich naszych inicjatywach. Zawsze biorą udział w festiwalu Słońce w Każdym, z czego się niezwykle cieszymy. I niezwykle nas cieszy taka inicjatywa, jaka jest dzisiaj. Wspólna zabawa. Myślę, że w przyszłym roku bardzo chętnie odwiedzimy z naszymi przedszkolakami Fiku Miku, by wspólnie się pointegrować. Każda inicjatywa, która ma na celu łamanie stereotypów, mówienie o autyzmie, jest niezwykle cenna i bardzo nas cieszy.